bo bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj gościć panią profesor Rudnicką, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jeszcze raz witam panią Dobry, jeszcze profesor. raz witam panią prezes, witam państwa. I bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. W związku z tym, że sytuacja związana z koronawirusem dotyka również osób chorych na łuszczycę, te osoby na pewno boją się, słysząc bardzo często w telewizji, że kolejne ofiary koronawirusa miały choroby współistniejące. Nic, żadna więcej informacja za tym nie idzie, dlatego mamy prawo obawiać się i gdzieś tam w naszej głowie powstaje lęk, że może to nas dotyczyć bardziej niż myśleliśmy. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj z takim ekspertem właśnie, jakim jest pani profesor Rudnicka, która rozwieje wszelkie państwa wątpliwości. Dziękuję bardzo. A pani profesor, czy chorzy na łuszczycę są w grupie ryzyka zachorowania spowodowanego koronawirusem? Tak, można powiedzieć, że taka najszybsza odpowiedź jest taka, że nie, osoby, które chorują na łuszczycę, nie mają zwiększonego ryzyka ani zarażenia koronawirusem, ani zachorowania na COVID, bo może warto to przy tej okazji podkreślić. Koronawirus to jest wirus, który powoduje chorobę i dopiero jeżeli wystąpią objawy, to, o tym, to te objawy czy tę chorobę nazywamy COVID. Także osoby z łuszczycą nie mają takiego zwiększonego ryzyka. Co prawda niektórzy eksperci próbują dyskutować, że jeżeli może są zmiany na rękach i ktoś, kto ma łuszczycę, dotknie skóry, na której są wirusy, to że być może ta tendencja do przenoszenia wirusa w tej szczególnej sytuacji może być nieco podwyższona, ale to już taka bardzo szczególna sytuacja. Natomiast też warto podkreślić, że wszyscy wiemy, że osoby, które chorują na łuszczycę bardzo często, czy stosunkowo często chorują również na inne choroby, w tym na nadciśnienie, choroby kardiologiczne, na cukrzycę i inne. I osoby, które mają takie choroby, i tutaj na pierwszym miejscu są choroby płuc, ale też zaburzenia krążenia, też cukrzyca, to są osoby, które mają szczególne ryzyko gorszego przebiegu COVID, jeżeli już się zaraziły. Także to są osoby, które szczególnie powinny o siebie dbać w kontekście ryzyka przebiegu infekcji. Czyli możemy chyba uogólnić, że tak naprawdę ryzyko cięższego przechodzenia tej choroby może zależeć od ogólnego stanu organizmu sprzed zarażenia, Tak, prawda? można powiedzieć, że zależy od ogólnego stanu organizmu, zależy od wieku, dlatego że wiek im wyższy, tym ciężej przechodzi się COVID. Także niewątpliwie osoby, które mają 20, 30 lat, 40 statystycznie, bo oczywiście statystyki mają tę wadę, że nie biorą pod uwagę poszczególnych przypadków, statystycznie osoby młodsze będą miały lżejszy przebieg niż osoby, które mają lat 60, 70, 80 albo więcej. Aczkolwiek ostatnio była taka informacja w mediach, że na COVID chorowała osoba, która miała ponad 100 lat i wyzdrowiała, czuje się dobrze, także znowu statystyka to tylko statystyka. Tak, jest to bardzo optymistyczna wiadomość.